Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Death It More. Dzisiaj odcinek, w którym troszeczkę więcej powiem o Thunderbirdzie, powiem kiedy będzie dostępny, w jakich będzie specyfikacjach, ale powiem też troszeczkę więcej o zawieszeniu, konkretnie o zawieszeniu typu Horst, więc nie tylko dla fanów Dartmoora, ale ogólnie dla każdego, kto się jara rowerami. Lecimy! Jest 6.30, na Bergardenie świta, a co gorsze leży śnieg, więc muszę zaśnieżyć samochód, bo dzisiaj jedziemy do Velo, czyli właściciela Dartmoora. Będziemy robili sesję zdjęciową, w zasadzie filmową, żeby pokazać kilka nowych rowerów, które wyjeżdżają. Zresztą za dużo gadania. Jedziemy teraz, ten niekompetentny. Zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie. Zamrożony, bo zamki się nie otworzyły. I no jest włączony. Trzeba poszukać drugiego klucza. Udało się, kluczyki zastępcze, ale trwało to na tyle długo, że jak zwykle spóźnienie, jak zwykle freestyle. Dostaliście od drogę zimą. W zasadzie wygląda tak samo jak latem, tylko jest śnieg. Powoli dojeżdżamy do Velo i dobrze ustalić kilka faktów. Ogólnie Velo to jest jeden z większych polskich dystrybutorów, który posiada dwie marki własne. Jedna to jest Dartmoor, druga to jest Accent. Accent jest troszeczkę dłużej niż Dartmoor. Dartmoor jest teraz kilkanaście lat istnieje, ale cała firma Velo istnieje chyba około 25 albo i dłużej. Jeżeli chodzi o moją pracę w Dartmoorze, to ja nawet nie jestem pracownikiem Dartmoora, tylko po prostu mam zewnętrzną firmę, która przygotowuje projekty dla Darta i raz, dwa razy w miesiącu przyjeżdżam na miejsce, jeżeli jest coś związanego właśnie z projektami, tak jak dzisiaj, gdzie trzeba sprawdzić te ostateczne elementy do ramy Thunderbird. Plus ze mną jest jeszcze Magda i Lucek, którzy będą przygotowywali film pokazujący, jak wyglądają rowery. Podjeżdżamy od strony magazynów, bo tu w największym magazynie po prostu będziemy dzisiaj nagrywać. My będziemy teraz rozkładać studio, ale na szybko przedstawię wam bohatera dzisiejszego odcinka, którym jest Thunderbird aluminiowy. Wersja 27,5 oraz 29, nie karbonowy, bo karbonowym było bardzo dużo w tym sezonie. Był bike check zresztą na każdym filmie, gdzie jeżdżę w terenie, właśnie jeżdżę na wersji karbonowej. Ja na aluminiowej nie jeździłem, ale jeździł Piotr Krajewski, Natalia Budner, Antek Faszczewski, Kuba Gąsienica, Tomasz Zajda, czyli nasz zawodnik z Czech, oraz nasz zawodnik z Szkocji, Brandon Gonzalez. Jeżeli chodzi o konkretne specyfikacje, kolory, geometrię, to wszystko znajdziecie w katalogu. Link do katalogu znajduje się w opisie, więc nie będę za bardzo tego wam teraz przedstawiał, ale na tym etapie musicie zrozumieć, że wersja karbonowa i aluminiowa nie różni się tylko materiałem. To troszeczkę inne rowery. Zanim przejdziemy do samych rowerów, proszę, prezent dla was. Możecie zobaczyć, jak wygląda kolor oraz zintegrowane haki w nowym TuSix Playerze Pro, więc teraz jest ten moment, kiedy dajecie łapkę w górę. Za nami Lucek nagrywa kompletny rower Thunderbird aluminiowy na 27 talii, wersja Pro, czyli na Foxach jest. I ogólnie na przykładzie tego roweru, jak spojrzycie na niego z boku, zobaczycie, że to w ogóle nie jest rower enduro. I można nazywać go super enduro, ale w ogóle nikt, kto chce jeździć enduro i podjeżdżać, go nie wybierze, bo to nie jest rower do tego. On jest po pierwsze ciężki, po drugie krótki tył ma, po trzecie jest mega skoczny, po czwarte na pewno nie będzie super stabilny w terenie, ale będzie dawał ogromną zajawę do skakania, do jeżdżenia po A-line'a, po dużych hopach. Ten rower jest taki, że jak Piotr Krajewski na niego wsiadł, mówi: Boże, całe życie w Dartmoorze czekałem właśnie na taki rower i o to w nim chodziło, żeby zrobić rower, który będzie freeride'owy, który nie będzie rowerem enduro, ale jeżeli ktoś siedzi po bike parku, to też się nada, a pod górę to jest bardzo efektywny do podjeżdżania. Nie, to jest rower do freeride'u, to nie jest rower enduro. Do enduro, jak ktoś by bardzo chciał, to może wybrać sobie aluminiową wersję 29 cali. Ona już jest taka troszkę do enduro, ale ona jest ciągle ciężka, ma 170 skoku, ta ma 180 i też jest raczej takim rowerem enduro, ale troszeczkę może bardziej w natural, w downhill, ale to znowu nie jest takie typowe enduro, to znowu jest rower do szczepania. Czym innym zupełnie jest wersja karbonowa. Wersja karbonowa jakby koncepcyjnie powstała w ogóle pierwsza, jest rowerem o skoku 160, z przodu 170, która jest rzeczywiście nadająca się już do takiego mocnego enduro. Jest to rower, który ja wybrałem, gdzie bardzo dużo jeżdżę po trasach naturalnych i on mi mega pasuje, chociaż też ma nutkę taką freeride'ową. Przede wszystkim ma krótki tył, jak na 29 cali to naprawdę ma bardzo krótki tył i w porównaniu na przykład do Blackbirda to jest centymetr różnicy i ogromnie to czuję, na przykład na minus w terenie, kiedy rzuca mnie bardziej, bo jeżeli jest krótszy tył, to rower jest mniej stabilny, ale za to jest
super skoczny, jak się jedzie wolniej, albo jak się lata duże hopy, albo chce się coś wybić, wyskoczyć, to ten rower jest dużo lepszy do tego. I to jest rower enduro z pazurem freeride'owym, a wersje aluminiowe to są rowery freeride'owe, 29 małym pazurem enduro, a 27,5 to w ogóle nie ma nic wspólnego z enduro. To by było tyle, jeżeli chodzi o przeznaczenie Thunderbirdów. Jeżeli myśleliście, że aluminiowa to jest super rama do enduro, to nie jest, sorry. Lecimy dalej. Kornel, ty wiesz, kiedy będą po kolei wszystkie rowery? Niebawem. Nie, ale ja chcę znać dokładną odpowiedź. Tego jeszcze nikt nie wie. Nie, no nie mów tak. Nie, mówię serio, to nie mamy jednej daty. No dobrze, ale mówimy o Thunderbirdach, ramy. Kiedy będą karbonowe ramy? No myślę, że na początku roku. Na początku roku karbonowe ramy. Aluminiowe ramy. Drugi kwartał. Drugi... Po marcu. Ale to nie, będę później. No, ale już końcówka będzie. Ale no ja słyszałem, że ma być sierpnie nawet. Nie, no tak. Czyli maj, czerwiec ramy, a kompletne rowery lipiec. Aluminiowe, lipiec. Połowa lipca, aluminiowe rowery. Ustalmy to, żeby nie było dyskutowania na ten temat. Karbonowe. Chciałabym, żeby było wcześniej, naprawdę, ale tak jednej daty to ci nikt nie powie. Ja wiem. Wszystko ci może wszystko. Karbonowe rowery. Realnie. Realnie? Luty. Nie, to tak wcześniej. Kwiecień. No myślę, że kwiecień. Kwiecień, maj, kompletne rowery karbonowe. Będą dostępne same ramy karbonowe? Tak. Będą dostępne wcześniej. Marzec. No. Myślę, że to jest tak bardzo realnie, może być nawet troszkę wcześniej. Nikt tego nie wie lepiej niż Kornel, więc nigdzie lepiej się nie dowiecie. On wam odpowie też na pytania na Darkmoorze, jeżeli zapytacie. No dobrze, moi drodzy, na dzisiejszym wykładzie powiemy sobie też troszeczkę więcej o zawieszeniu opartym na ogniwiach Horsta. Chodzi dokładnie o to, że koło nie trzyma się głównej belki, nie jest jedno zawiasem, tylko jest troszeczkę wirtualnym punktem obrotu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ koło jest przyczepione do belki, która jest potem odseparowana od przedniego trójkąta rockerem oraz dolnymi widełkami. Dlatego oś koła nie rusza się idealnie po łuku, tylko jest troszeczkę modyfikowana przez to, że pomiędzy osią koła a główną osią obrotu jest jeszcze jedno ogniwo. Moim zdaniem jest to ogólnie najlepszy typ zawieszenia, jaki może być. Przez długi czas producenci używali innych typów zawieszenia, m.in. dlatego, bo był opatentowany. Patent jakiś czas temu wygasł, dlatego nagle pojawił się taki ogromny wysyp tego typu zawieszeń. W międzyczasie powstały różne wirtualne, inne punkty obrotu, ale moim zdaniem, pewnie napiszecie mi w komentarzach, że nie, że nic nie klei tak dobrze jak Santa, ale moim zdaniem jest to najlepszy system zawieszenia. Dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą skuteczność pedałowania, to nie oszukujmy się, ale tak naprawdę w każdym systemie zawieszenia możemy to zbudować lepiej, gorzej. Może niektórzy powiedzą, że w DW linkach ten wykres wygląda odrobinę inaczej, ale moim zdaniem nie przekłada się to tak bardzo na jazdę jak parametr anti-rise. Parametr anti-rise mówi nam o tym, jak bardzo hamowanie wpływa na pracę zawieszenia. I zobaczcie, tu mamy tak, mamy ten rocker, mamy tą drobną belkę, które się ruszają. No i mamy tą belkę, na której jest przymocowane koło i zacisk hamulca. Zwróćcie uwagę, jak wsiadę na rower, to jest dosyć mało powietrza, powinno to zadziałać. To co się dzieje? Ta belka nie rotuje. Ta belka dolna rotuje, ona się, widzicie, ma taką rotację. Ta górna na rockerze ma też taką rotację, a ta w zasadzie bardzo delikatnie się rusza. Co to znaczy? Dobra, zejdźmy. To znaczy tyle, że jeżeli chcemy zablokować koło i ono będzie nam się chciało obracać i będzie napierało tą belkę, nie będzie wymuszało na niej rotacji, ponieważ w tym systemie zawieszenia podczas jego ugięcia nie ma rotacji tej belki albo jest bardzo mała. Dlatego wpływ hamowania na pracę zawieszenia jest bardzo mały. W przypadku jednego zawiasu, kiedy mamy przyczepiony hamulec do tej dolnej belki, na przykład jak jest w Blackbirdzie, mamy tak, że jeżeli naciskamy na hamulec, to koło tak jakby chciało się zatrzymać, czyli w naszym ruchu do przodu tak jakby chciało się zakręcić w drugą stronę, co powoduje prostowanie zawieszenia albo utwardzanie jego. Powiem jeszcze jedną rzecz, żeby to nie był zbyt techniczny odcinek. Ogniwo Horsta jest super, jeżeli chodzi o manipulację przełożenia ramy. I mamy odcinek, gdzie mówię o szczypcach nastawnych, o tym jak się przekłada przełożenie zawieszenia na damper. I w przypadku takiego układu i różnego modyfikowania kątów, punktów w rockerze jesteśmy w stanie stworzyć zawieszenie liniowe albo progresywne, tak jak jest w Thunderbirdzie, czyli idealne do dampera sprężynowego. Koniec tego wykładu, lecimy dalej. Musimy już uciekać z magazynu, ale spójrzcie jeszcze raz na całość.
FR Pro i obstawiajcie cenę. Na pewno obstawiliście za dużą. Przejdźmy do ceny, tylko ja muszę już stąd uciekać, bo musimy uciekać ogólnie z magazynu. Rzucili nas z magazynu, no ale oczywiście odcinek musi zostać skończony, bo nie podałem prawdopodobnie najważniejszej dla wielu informacji, czyli ile dokładnie będzie kosztował Thunderbird. I nie powiem tego teraz, bo muszę wam jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Na przykładzie Blackbirda, to była bardzo prosta rama, która łącznie składała się z 15 elementów, mówimy to o tych elementach zespawanych, śrubach, podkładkach, łożyskach, z czego łożysk było 5, 15 elementów, w tym 5 łożysk. Thunderbird składa się z 30 elementów, i w czym 15 to są łożyska. Mówiłam to na początku, żebyście mieli świadomość, że złożoność takiego roweru jest dużo, dużo większa, więcej rzeczy trzeba wyprodukować, kupić i tak dalej, nawet pomalować trzeba oddzielnie więcej elementów. Ale już mówmy konkretnie o cenach. Thunderbird karbonowy Pro będzie najdroższym rowerem i będzie kosztował niecałe 19 tysięcy. Reszta rowerów, proszę bardzo, tutaj wyświetlam wam. Nie będę wam tego czytał, po prostu możecie sobie zobaczyć, zatrzymać, zeskrinować. Pamiętajcie jednak, że to nie są ceny oficjalnie podane przez Dartmoora. Teoretycznie one są skalkulowane, że takie powinny być, ale co będzie w momencie, kiedy rowery będą wchodziły na rynek, jaka będzie sytuacja ekonomiczna i jak jeszcze dużo rzeczy się nam tutaj pomiksuje na tej całej gospodarce, tego nie wiemy. Moim zdaniem te ceny będą wyższe, ale co ja mogę wiedzieć, ja nawet nie pracuję w Dartmoorze. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o samego Thunderbirda, to bardzo chciałbym przygotować odcinek, w którym wytłumaczę te wszystkie parametry związane z zawieszeniem, m.in. anti-rise, o którym wspominałem, ale też anti-skład i inne elementy, na które warto, nie, w zasadzie nie warto na nie zwracać uwagi, bo nic wam nie powiedzą, ale warto je troszeczkę zrozumieć. No ale to w przyszłości, na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć! No. Dobrze. Magda, przyjdzie. Tak, bo jestem panem profesorem.